czekamy cię. Czerwona zarazo, by się wybawiła nas od czarnej śmierci. Weź nam kraj przedtem rozgarszy, na ćwierć. Była zbawieniem i samym z odrazą. Czekamy cię, by potęgą tłumu bydlę ciałego pozby rządu wnutem. Czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem swego zalewu i hasłem poszumu. Czekamy cię, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy, tłum naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby zapłacić, lecz chlebem widać na rodzinnym progu, żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakiej ci śmierci życzymy po dziecku. I jakby silnie zaciskały ręce, pomocy prosząc, podstępny oprawco, żebyś ty wiedział, dziadów naszych kacie, sybirskich więzień, ponura legendą, jak twoją dobroć wszyscy długną będą. Wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia, żebyś ty wiedział, i jak to strasznie boli na dzieci wielkie, niepodległe, święte, skubać kajdany, łaski twej przeklęty, suchnące jarzmę wiekowej nie boli. Legła twarda, zwycięska czerwona, u stóp łunej jasnej, płonącej Warszawy. I ściernią duszę syci kule krwawy garstki szaleńców, co na grudach kona. Miesiąc już mija od powstania chwili, budzisz nas czasem dział swoich łomotem, wiedząc jak znowu będzie strasznie potem. Powiedzieć sobie, że z nas znów tak pili. Czekamy ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych mamy tysiąc. I dzieci są tu, i matki karmiąc. I po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy ciebie, ty zwlekasz i zwlekasz, ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokoju, naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Nic nam nie zrobisz, masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybaczyć, lub czekać dalej i śmierci zostawić. Śmierć nie straszna, umiemy umierać, ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbędzionej siły. Skrzeszenia my, tęczę Kraków, orzeł biały, patrząc los swój w niebo zbi. Słońcem lipca podniecany, woła na nas górnych stron. Powstań Polsko, rusz kajdany, dziś mój Kryków, albo znowu, hej, to ponad
bandety, żyć swobodą, dąż do żyć. Tak marzłem z tej podniety, drąg nasza drogi, drąg nasza drogi. Na mój woła koza chrzciwy, karać bunty polskich rąk. Bez Bałkanu są i gniwy, wszystko jeden gniecie los. Stój za Bałkan, pierś na stanie, Tarwasz marzy, chłodny łuk. Wrogów naszych nie zostanie, na tej ziemi chyba dwóch. Hej, to Polak za bandety, żyj swobodą, wolno żyć. Pokaż jemu pierścień święty, nieuległy Polek dar. Niech to godło ślubu zrobi, wrogom naszym wróży wróg. Niech już ranę w bojach zrobi, nad wolnością świadczy ślub. Niech to Polak dla bandyty, żyj swobodą, wolno żyć. Patrzę z tej podniety, trąbo nasza drogą drzwi, trąbo nasza drogą drzwi. Przeklina Chmielnickiego i mówi, że Dniepro, syn mój, usychajet, mene pokidajet, czyli mnie odrzuca, a mogiły moich miłych Moskal rozkopaj. Rozkopuje Moskal mogiły moich bliskich. Później to się tak jakoś kończy, już nie pamiętam dokładnie, że mówi, że w tych mogiłach oni mogą znaleźć jakąś naukę. Kto tych mogił im więcej narobił? I później jest właśnie ten wiersz, który tu cytuję, i mokry, i ja tak trochę za nim, że podaj temu kozakowi rękę, bo on jest, no trochę jest nieokrzesany, no. I zagubiony też. I zagubiony. Więc my jako, że tak powiem, starsi bracia, łacinnicy, powinniśmy ich jakoś oświecać, no pomóc im. A tych, którzy mają ciągle te czarne podniebienia i ciągle by próbowały rezać, no to oni po prostu powinni się gdzieś tam wynieść za Ural, nie wiem. Oni są akurat właśnie na naszym terenie. Tylko, że oni są najbliżej nas. Wszyscy banderowcy są na naszym terenie. I oni tu do nas chcą wejść. Oni są wszyscy wykształceni. A. Oni są po prawie, oni są po medycynie. No, i oni się do nas, bo oni są prąda na zachód. Oni chcą do Europy. Słyszałem, a my powinniśmy w ogóle ich popierać, bo to jest najgorsza głupota Polaka. My zawsze robimy głupoty totalne. Ma pani rację, a jednocześnie... Teraz będzie dojazd do nas, przychodzą Ukrainki, pchają się do łóżek dosłownie mężczyzną, a potem będzie nóż w plecy i zapomnimy w ogóle, że jesteśmy Polakami. Tak się doigrało. Nasze władze takie jest są mądre. Jest to możliwe, ale... I to się tak dla nas skończy. Ja już nie będę żyła, ja już, wie pan, bo mnie już nie będzie. Ale coś trzeba z tym zrobić, bo jest to szekspirowska sytuacja, oczywiście, jak w dramacie antycznym, sytuacja bez wyjścia, bo każdy jakieś swoje racje ma. Oni nam w tej chwili najbardziej zagrażają. Nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Ale ja tak czasem próbowałem wejść w ich skórę. Oni byli poniżani najpierw przez te najazdy tatarskie, gdzie gwałcone były te Rusinki, gdzie byli przecież poniewierani. Później byli no, przez naszą szlachtę też tak traktowani z góry jako takie parobasy. Jak chcieli więcej zarejestrować do zaporowskiego wojska, no to nasza magnateria się nie godziła na to. Gdyby zrobili tu może co na Litwie, że,
żeby ich do herbów dopuścili. Może oni by się wtedy jakoś starali z tej barbarii wyrwać. No. Ale coś trzeba z tym zrobić. Ważne, żebyśmy o tym dyskutowali, żebyśmy coś przygotowali. Nie jeźdź sami, nie sprzyjać im. Niech sobie robią, co chcą. No ale nie możemy mówić wszystkiego w Europie. Możemy trochę zmienić temat, bo przede wszystkim, gdybyśmy porząd robili tych ludzi, którzy są na sali, to by było wszystko okej. I nikt by tutaj nam nie przychodził za granicę, czy z Ukrainy, czy z Podlinu. Bo Amerykanie i Kanadyjczycy potrafili to zrobić. Jeżeli przychodził tam prawnik, to musiał jeszcze raz egzamin zdawać. Jak chcieli, to go dopuścili, jak nie, to nie. Lekarz tak samo. Teraz my sprzedajemy ziemię i nasz znany, prawda, sprzedajemy, mówię, my sprzedajemy wszędzie nasz rząd. Ale zaraz tutaj sprzedajemy ziemię. Od 2016 roku już będzie na pewno, na 100% będzie można sprzedawać tą ziemię. Pytam się, dlaczego tacy mądrzy są ludzie, profesor Szyszko mówi o tym, my podpisujemy to jako drugi punkt w tej liście. Pytam się dlaczego. Dlaczego nie możemy na przykład dzierżawić się? Jak ja dzierżawię coś, to ja mówię po co, na to i na ile. Ale zaraz, a jeżeli sprzedam, to oni nie ma nic do powiedzenia już wtedy. Oni mogą tam budować, zamiast uprawiać ziemię, to mogą tam budować. Mogą budować to, co jest szkodliwe dla nas. Mogą wykopać doły i odpady radioaktywne tam składać. My nie mamy wtedy nic do powiedzenia. Po co takie głupoty? To nasz rząd tak robi? To jest Pawlak, ale to jest nasz rząd? Sam wyraźnie słyszałem, jak Pawlak, którego nasz, jak to marszałek Piłsudski mówił, naród idiotów, co jakiś czas głupstwa robi, wybrali tego Pawlaka, a Pawlak dokładnie powiedział 2-3 lata temu, no jak mamy dziurę budżetową, to trzeba będzie ziemię sprzedawać, no chętnych jest dużo, no będziemy najlepiej Niemcom sprzedawać, bo oni dobre ceny dają. Pawlak tak mówił, jak Boga kocham, słyszałem i nie wierzyłem własnym uszom. Drodzy Państwo, potrzeba nam kondycji, potrzeba nam polskości. Proponuję, zaśpiewajmy hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Bartem, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękujemy.